Jakiś czas temu na moim kanale testowałem ten oto ustnik, jest to Jody Jazz. Do saksofonu tenorowego nazywa się ESP z tym charakterystycznym spoilerem wkładką. Natomiast dzisiaj do testów dostałem analogiczny ustnik, tym razem do saksofonu altowego. Jak widzicie, jest to ebonit, nie metal i również posiada tą wkładkę. Nazywa się Jody Jazz Classic odchylenie numer 6, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak brzmi, jakie są moje wrażenia i co można na tym ustniku zagrać, to ja zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Gear Test Flash w Leno Music, który startuje dokładnie teraz. Tak jak wspomniałem we wstępie, dzisiaj testuję ten oto ustnik, jest to ustnik ebonitowy do saksofonu altowego, nazywa się Jody Jazz Classic. Nie ma za wiele o tym ustniku napisane, no z wyglądu właściwie można się dowiedzieć tylko, że jest to Jody Jazz i szóstka. Dowiedziałem się właśnie, że jest to model, który się nazywa Classic, natomiast no już jest mało spotykany, spróbowałem znaleźć jakieś opisy w sklepach tych ustników, no i jest prawdopodobnie albo jest nierobiony, albo już zastąpiły go inne ustniki, te Jody Jazzy, które obecnie są bardzo popularne, czyli DV, Jety. Natomiast ten ustnik, no, ma już trochę lat. Dowiedziałem się, że jest już dość leciwy. I właśnie dzisiaj postanowiłem, że go przetestuję. No, tak jak wspomniałem, nazywa się Classic, czyli jakaś taka wersja, powiedzmy, że klasyczna. Natomiast nie, to nie jest ustnik do muzyki klasycznej. Classic tutaj, może wprowadzać lekki zamęt, ponieważ tu nazwa Jody Jazz, a tutaj Classic, no nie, to jest absolutnie ustnik do muzyki rozrywkowej i no nie jest to ustnik do klasyki, zupełnie inne ustniki należy stosować, to jest ustnik stricte do muzyki rozrywkowej. Jakie informacje znalazłem w sklepach? No na stronie Intrady jest on jeszcze dostępny, co prawda tylko z odchyleniem 5, ja mam 6. Krótki opis, doskonała projekcja, czysty, jasny dźwięk, w komplecie ligatura i ochrania, czyli to, co sprzedaje sklep. Ustnik wzorowany na brzmieniu muzyków. I teraz uwaga, Michael Brecker, Kenny G, Maceo Parker, David Sanborn, Eric Marienthal, Kirk Wallum, Gerald Albright i Kay Denson, to jest Carl Denson. Słuchajcie, no opis jest bardzo dziwny, bo jeżeli ustnik jest wzorowany na brzmieniu Michaela Breckera, po czym nagle występuje porównanie go do Kenny G, a potem nagle jest porównanie do Maceo Parkera, po czym nagle jest David Sanborn, Eric Marienthal, Kirk Wallum, Gerald Albright, każdy z tych ludzi ma inne brzmienie, więc ja nie wiem, co to jest za ustnik, to musi być jakiś super cudowny ustnik, który połączy nam, nie wiem, wszystkie te brzmienia i nie wiem, co powstanie. Powiem szczerze, bardzo się zastanawiam, co może powstać z połączenia brzmienia Michaela Breckera oraz Kennedy. No to jest oczywiście jakiś żart, no to jest, nie wiem, o co tu chodzi, ten opis Intrady tutaj jest, no jest dość śmieszny, bo no jeżeli by się skupili na jakimś jednym konkretnym saksofoniście, to jeszcze bym w to uwierzył, ale no sorry, ale połączenie brzmienia Michaela Breckera i Kennedy w jednym tym ustniku, łącznie z tym, że Michael Brecker w ogóle nie grał na alcie, a Kennedy no mało gra na alcie, głównie znany jest raczej z sopranu i z tenoru, więc no tutaj jest ten opis jest dość dziwny, natomiast no już teraz przejdźmy poważnie do opisu tego ustnika. Jeżeli wyciągnie się spoiler, no to jest to ustnik, który jest oczywiście ustnikiem do muzyki rozrywkowej, więc jest on jak najbardziej otwarty. Komora otwarta, natomiast nie ma tutaj schodka. Schodek robi właśnie to, co się nazywa spoiler, czyli ta wkładka. Jest to bardzo przydatna rzecz. Ja powiem szczerze, że używam tego właśnie w tym ustniku, o którym mówiłem we wstępie, czyli w tym Jody Jazz ESP. Jest to bardzo fajna rzecz, bo w tym ustniku dokładnie jestem w stanie uzyskać dwa zupełnie różne brzmienia. Jeżeli tą wkładkę wsadzę i zrobię ten schodek, no to w tym momencie uzyskuję takie jasne, dość soczyste, współczesne brzmienie, a jeżeli chcę grać stary, mainstreamowy jazz, to nie zmieniając zadęcia, nie zmieniając trójka, wyciągam tylko tą wkładkę. Ustnik jest od razu dużo cichszy, ale jednocześnie jest dużo ciemniejszy i takie ma bardziej mięsiste, takie nieco starodawne brzmienie. Dzisiaj postaram się przekonać w tym teście, jak jest z tym ustnikiem właśnie altowym, ponieważ tak jak mówię, no tutaj również jest ten spoiler, ta wkładka. Ustnik jak na ebonitowy jest dość wąski, to nie jest taka kluska w gębie, jak ja to nazywam. No, ja jestem typowo grający na ustnikach metalowych i powiem szczerze, że mnie ten ebonit, te klasyczne ustniki ebonitowe typu Van Doren, typu Claude Lakey, no te szerokie ustniki powodują, że ja grając na tych ustnikach trochę się czuję, jakbym miał taką właśnie kluskę tutaj w zadęciu, więc ten ustnik nie jest taki szeroki, on moim zdaniem przypomina trochę rozmiarami ottolinki, czyli one są takie coś pomiędzy ebonitem a metalem, także jak o to chodzi, to no to tak właśnie ten ustnik wygląda.
No i teraz myślę, że no, to co najważniejsze, to co was najbardziej interesuje, czyli przekonajmy się, jak ten ustnik brzmi. Parę dźwięków wam zagram na próbę, a potem już moje spostrzeżenia na ten ustnik. Także teraz zapraszam do testu praktycznego. Thank you.
Temat tego ustnika, powiem szczerze, że są bardzo sympatyczne. Ja sam, jako człowiek nie grający na ebonitach, myślałem, że będę miał duży problem z opanowaniem tego ustnika, do przyzwyczajenia się do tego ustnika, natomiast poszło to w miarę sprawnie. Jest to zdecydowanie ustnik, który, no, jeżeli nie chcecie zmieniać na metal, a chcecie grać rozrywkę, no to ja polecam właśnie do takiego raczej współczesnego brzmienia. To słowo klasik tutaj jest nieco mylące, bo on nie brzmi jak te klasyczne ustniki z lat 50., 40., te tak zwane vintage, tylko to jest raczej współczesny, fajny, jasno brzmiący, dość mocno taki pełna, nasycona barwa, nie ma tego dołu za dużo. No i ten spoiler, słuchajcie, to jest fajna rzecz, to jest fajna rzecz, ja już to mówiłem przy tym ustniku pierwszym, którym testowałem. To jest bardzo fajna historia, ponieważ jak słyszycie również, no tutaj też następuje ta opcja zmiany dźwięku. Jeżeli sobie wsadzimy ten spoiler, no to mamy od razu to brzmienie jaśniejsze, mamy ten schody, który powoduje, że no jest więcej tej góry. Ten dźwięk jest taki bardziej piaszczysty, możemy bardziej grać muzykę w stronę popu, w stronę smooth jazzu, w stronę różnych odmian bluesa, natomiast jeżeli wyciągniemy ten spoiler, tą wkładkę, no to tym samym to brzmienie staje się ciemniejsze. Ten ustnik jest cichszy, ale jednocześnie nabiera takiego więcej tego dolnego środka, czyli to, co powoduje, że to brzmienie jest takie bardziej ciepłe i no takie bardziej w stronę mainstreamowego jazzu. Natomiast no tak jak mówię, nie mylcie, że to jest ustnik do klasyki. To, że on się nazywa klasyk, no to nie oznacza wcale, że on jest do klasyki. Klasyki raczej na nim nie zagracie, chociaż no właściwie można zagrać klasykę na właściwie każdym ustniku, bo czemu nie? Także w sumie ja bardzo polecam ten ustnik, jeżeli wam by się udało gdzieś kupić, no odchylenie 6, moim zdaniem to jest minimalne tutaj odchylenie, 5 chyba będzie za mała już do takiego grania rozrywkowego. Jeżeli wam się udało gdzieś kupić ten ustnik, one nie są, widzę, drogie, bo on kosztuje około 700 zł, także to nie jest jakiś duży wydatek, natomiast jeżeli chcecie grać właśnie, no coś z pogranicza popu, trochę smooth jazzu, to zdecydowanie ten ustnik polecam. Ja jeszcze raz przypomnę, co testowałem dzisiaj. Jest to Jody Jazz Classic, wersja ze spoilerem, czyli tą wkładką, i ja dzisiaj już rozstaję się z tym ustnikiem, natomiast jeżeli przyszłaby mi kiedyś okazja nabyć ten ustnik w jakichś, no, przyzwoitych tak zwanych pieniądzach, to ja myślę, że spokojnie dla siebie mógłbym ten ustnik nabyć i traktować go jako jeden z wielu posiadanych przeze mnie w przyszłości ustników. A ja nazywam się Leszek Nowotarski, jeżeli tu trafiliście, to mam nadzieję, że wcześniej przepatrzyliście moją twórczość. No, co tu znajdziecie, tak jak dzisiaj, testy sprzętów saksofonowych, dookoła saksofonowych, testy mikrofonów. Udzielam oczywiście lekcji też na saksofonie, możecie się ze mną kontaktować. Jest dużo odcinków o teorii muzyki, o harmonii, o improwizacji, o różnych dziedzinach muzyki, które no tam gdzieś nieodzownie kojarzą się z saksofonem tak zwanym rozrywkowym. Jeżeli doceniacie to, co robię, to bardzo, bardzo proszę o wsparcie mojego kanału na portalu Patronite. Tam w zakładce Leno Music znajdziecie wszystkie informacje o progach i o korzyściach płynących z tego, iż zostaniecie patronem mojego kanału. A jeżeli ten odcinek lub inne podobały wam się, to bardzo proszę o łapkę w górę, jakiś miły komentarz też nie zaszkodzi, i subskrybujcie koniecznie Leno Music, ponieważ no w przyszłości, jeżeli będę robił kolejny odcinek, to dostaniecie notyfikację, dostaniecie powiadomienie, iż Leno Music coś nadał. Trzeba sobie taki dzwoneczek przycisnąć i wtedy wszystko, co pojawi się na Leno Music, zaraz wam zadźwięczy, bądź to na telefonie, bądź na jakimkolwiek urządzeniu, które posiada YouTube'a. Rozgadałem się bardzo, natomiast za dzisiaj już bardzo dziękuję. Leszek Nowotarski, Leno Music, do zobaczenia.